Dobra, moi drodzy, robimy kolejne super podejście do super challenge'u. Na początek wróżba. Jak będzie legenda, to będzie 9 na 9. Jak nie będzie legendy, to będzie 10 na 9. A jak będą 4 pakiety po 40 pyłu, to będzie jedna próba i elo. Znaczy jedna ten... Jedno podejście i elo. Kto wyciąga łapska po koboldzie skarby, he? Rymbajło? Chodź tu gajtek. Garosz kontra olbrzymi szczur. O, dziękuję Emilowi za hosta. Dzień dobry, witam. No dzięki za podpowiedź. Nie, już chyba więcej kont nie chcę. Tak myślę. No tak, od jutra ciśniemy arenę i rankedy. Przecież przez ten challenge to tak dałem dupy z YouTube'em, że szkoda gadać. Dobrze, że sobie w wrześniu tygodniu 3 deki nagrałem, przecież ja ostatnio nic nie grałem. Masakra. No ale nie powiem, wciągnął mnie, wciągnęła mnie ta zabawa dosyć mocno. Dobra, teraz berło przywoływania, czy jak to się tam nazywa, poproszę. Danzis, ulepszałem się tylko jak masz jej w ręce. Dziękuję. Teraz wybierasz. Można by piknąć to, bo nie jest złe. Ale weźmiemy legendy, którą mamy kreatury za 5, to raczej pikujemy. Co za kolej ze mną siedział? Jest ten. Można mi na Facebooku wysłać deki? Nie, słuchajcie. Wyczuwam ogromną moc. Niech będzie. Zbliż się. Jak ty będziesz nabierać krzepy, to potwory też. No bo wiesz, gospodarka koboldziego imperium opiera się na doktrynie elastyczności finansowej. No dawno temu. Czy on tu gdzieś śpi? Nie, no nie śpi. Poszedł do domu. Żaden problem. Jaja, co robisz? Chcę krwi! Strzelam, że zagra tego smoga na 4 many z obszarówką. Jak którą Ksyksę wygrał z History Cup. No okej, okay, to niech wygrał, no ale co mi po tej talii? Wiesz, no mówisz, że talia, którą Ksyksę wygrał z History Cup, czyli co? Dwa nosorożce, dwa robaki, dwa alikaty, dwa rekinodźwiedzie, dwa kilkomandy. Mam ci cały ten deck z pamięci wymienić? Dobra, mamy tak. Casted i Imperatora. To może być i najgłupsze. Tarczowniczki, dwie i płatne rzecz za ułka. Tarczowniczki, armor. Ale po co mi armor? Leroy, dowódca i kapitan. No to jest najgorsze chyba, bo Leroy jest mega sytuacyjny. Raczej pod lita tylko. To byśmy odrzucili. Armor albo obniżone koszty. Płatneż kontra broń.
Płatność kontra broni. Nie no, wezmę Imperatora. Działa całkiem nieźle. Czy znałem wcześniej niedoradka? Niedoradka znałem. Nie ma tam klikomandów chyba, bo to pod Samonera za 6 manę robiona. A okej, okay, no to nie wiem, o którym deku mowa. Ale to i tak, no przecież ja sobie ten dek... Znaczy, jak chcesz to wyślij, to ja ci nie zabrodzę, nie? Ale wcześniej czy później i tak ten dek zobaczę na hardpawnie, na bank. A ja dostaję tyle tych deków, że szkoda gadać. A ja dostaję tyle tych deków, że szkoda gadać. I przyznam się szczerze, że nawet częściowo to siły na to nie mam patrzeć. Bo większość tych talii, które dostaję, to są jakieś deki, które na przykład już nagrałem. To są jakieś deki, które na przykład już nagrałem. To są deki zrobione przez ludzi, którzy grają w grę miesiąc i myślą, że stworzyli super deck, który nagram. No, go ten. Którzy grają miesiąc, stworzyli sobie jakiś deck i myślą, że go nagram. Czy jakieś deki z bani totalnie. I wiecie, no zrobił mi się w pewnym momencie taki spam tych talii, że stwierdziłem, że to nawet nie ma sensu tego przeglądać, bo to strata czasu. Proszę o zrozumienie. Czy Pirat Rogue po nowym dodatku jest tak możliwy jak Pirat Warriors przed Angoro? Nie wiem. A, mogę sobie na pewno odwrotnie. Ale w Horde jest dobrych deków, szczerze, w tej rodacji. Wiem, no przecież ja przeglądam deki. Pewnie, że on ma execute. Wiem, bo ja przeglądam deki. Przeglądam deki, no i znam deki, które są dobre do nagrania. Duży luzik. Kurde, zapomniałem o tym egzekucie. Nie lubię tego bossa. Rarity bossów z koboldów? No nie, no rekrutuj 3 stronników. Jak idziemy w dużych stronników, to jest okej. Okay. Więc tak jest. Dobra, to odrzućmy. Nie jest takie złe. Tylko to się nie kombi z ani z tym, ani z tym. Się nie kombi z tym broń.
Dobra, kij wezmę to. Kurde, nawet nie wiedziałem, że jest tyle tych grywalnych skarbów. Zwycięstwo albo śmierć! Jinzowie! Co z tobą zrobię? O panie, jaka tu rozpiska tego jest. Aha, to są rzadkie bossy. Daj się wystawić. Tu jest rzadkie te Womb Whisker. Nie wiem, co to w ogóle jest. Threshold Vault. Treasure Vault. Trochę tego jest. Dobra, nie będę teraz tego przeglądał. No, zagram to. Zagram to, bo mamy w trzeciej to, w czwartej liczę na to, że... Dziękuję bardzo serdecznie za 50 bitów. W czwartej liczę, że coś dobiorę, w piątej mam to, w szóstej mam to i dopiero w siódmej bym go zagrał. W rej nie idziemy, bo i tak go nie mam na widelcu. Czy mógłbym powiedzieć, jaki miałem plan na swoje wejście? No nie mogę. Nie mogę powiedzieć, bo jakbym powiedział... Nie mogę powiedzieć, bo jakbym powiedział i chciał jeszcze raz to zrobić, to nie będzie niespodzianki. Do której planujesz stream? Zależy, jak mi challenge będzie szedł. Jak będzie mi szedł bardzo dobrze, to długo, a jak mi za chwilę przestanie iść bardzo dobrze i na przykład umrę, to krótko. Mogę strajdować tak. W sumie mogę zrobić też tak. Dobra, no to co jest raczej GG, no. Nie wiem, co musiał zrobić, żeby to wygrać. Nawet jak on mi to wszystko zniszczy, to ja w następnej grze zagrywam cały stół. A nie możesz tego zrobić u siebie na streamie? Ale po co? Peroczek, nie wiem, tak jak ci napisałem, no zobaczę, jak mi pójdzie na tym. Koncie... Ja zagram to, zagram to, zagram. Kuźwa. Ziomek, wy na ten. Rób jeden ruch na 5 minut. Nie wiem, czy będę robił to twoje konto, no bo zrobię to, nie? Jeżeli pójdzie mi dobrze, dajmy na to, nie wiem, do drugiej, czy nawet do drugiej, trzeciej będę na tym grał, no to już nie będę brał twojego konta, bo już nie będę próbował. Jeżeli, znaczy nie, inaczej, co ja gadam. Ja co ja robię? Dobra, mam mi to. Jeżeli sfejluję za chwilę, to wezmę, ale jeżeli sfejluję za, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, no to już nie będę brał, bo mi nie starczy czasu i tak, żeby to zrobić, nawet jakbym wszystko zrobił od strzała. I robię, że miażdżyć. Dwa smoki plus Deathsbite. Wygląda ok. No to jest takie mizerne, bym powiedział, dosyć mocno. I tu też nic ciekawego nie ma. Zwycięstwo albo śmierć! Za zasłoną cieni! A, mogę to w sumie zostawić. Też jakieś zagranie. Nie skończył się ten challenge? Nie, jeszcze trwa. Ona ma backstaby? To się niespodzianka. Co jest chyba? Jaki place bogate.
Hej, to puścić ci na chwilę! Wracać do roboty! Wracać do roboty! Pam 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 pam. Osiem, 15, ileś tam, 22. Wojtku też mamy taką nadzieję. Dwa zdrowie, moc specjalna, obrażenia zakręć. No to zdrowie. Moc specjalna mi niepotrzebna, obrażenia zakręć mi niepotrzebne. A zdrowie może być nawet w tym buildzie. Legendy. Legendy wyglądają spoko, to wygląda do dupy i to też nie wygląda zachęcająco. No dobrze. No nie, jest dobre. Zwycięstwo albo śmierć! Czas na rozwałkę! Medak. Tego dwa nie ma sensu grać, bo i tak ginie od tego. To jest zajebiste. Tylko wolałbym to dobrać na jakiś trudniejszy może, a nie teraz. Ech. No, te dwie kreatury na to Hero Power rzekłbym, że raczej mocno średnie. Serka. Berkerki mogą być. Hero Power i Bomber. Okej, spoko, kolejny token. Kolejny atak i nic. Broń i pirat. Raid tego krapa i pojazd za 17. Wow. Czy widziałem film z wlotu wewnątrz Jowisza? Nie. Wiedziałem, że każdy drugi boss może być trzecim bossem. Widziałem taką możliwość, tak myślę. Czy widziałem, że te początkowe bossy się powtarzają, że występują w różnych tych konfiguracjach. Znaczy, pojawiają się w różnej kolejności. O. Ten Demon Hunter, który... Demon Control, który pokazałeś na YouTube, okazał się tam mistrzem 10. Wielkie dzięki za pokazanie i objaśnienie, tak jestem niezmiernie wdzięczny. Do usług, ziom. Do usług, panie ziomeczku. Można by piknąć to, bo to jest nie najgorsze, ale tak się zastanawiam, czy nie chcemy drugoturowych dropów. Bo mamy już jakiś tam late, ale nie mamy jeszcze early. Ja bym wziął to... z tego powodu, że mieć też coś na sta... O Boże. A, to jest jeden z najgorszych bossów. Co może niestety zakończyć naszą zabawę. Garrosh kontra zwycięstwo albo śmierć. No dobra, mamy trochę czasu, żeby zbudować stół i wbić damage. Mamy nawet nie najgorszy draw. To cieszy. Jeszcze teraz ruch scenariusza z top decku. I jest Invastico. Raj. On teraz nic nie zagra. A nie zagra.
No nie, pierwszy raz to widzę. Zostałem przyzwyczajony na początku swojej tury. Przydałoby się to zabić. Jakby na to nie patrzeć. No i to niestety kurwa jest straszne. Pójdę w Face'a, bo on może tego nie wytradować. A to wtedy Kultuzadem byśmy podziałali. O kurwa. No to super. Marin. Miło z swojej strony. Miło z swojej strony, gościu, że pomagasz. Teraz tak, co ty robiłeś? Każdym razem, gdy ten stronnik otrzymuje otrzymane... Jakie? A przeżyje otrzymane obrażenia. Dobra, to wytradujmy tak. No to jeszcze może da radę, tylko problem jest taki, że on na przykład rzuca 3-6-6, nie, na stół, no i pozdro. Pozdro 600. Mogę smoka zagrać. Oj. Znaczy problemem jest nawet nie te 6-6, tylko za chwilę pewnie wlecą jakieś saronity 10 na 11. Już nie będzie tak słodko. No i po moim Kaltuzadzie. Nie, mogę spróbować zagrać Marina. I broń, tylko teraz co ja chcę z tą bronią zrobić? Walnąć tę skrzynkę? Na razie nic nie zrobię. No cię, nie, no ja osobiście to nie wierzę, że będę w stanie to wygrać, bo za chwilę jak on pierdolnie jakąś jednostką na stół, to jedyne co się mogę tą bombą... Aha, to jeszcze jest... No dobra, no to mi daje jakieś opcje. O, to mi daje opcję. Co to się robiło, gdy ten stronnik przeżyje otrzymane z nich wszystkich stronników? No to poszlibyśmy w ryj. No i wysadzili to, bo nie mogę tego zostawić, bo jak on zagra prowokację, to później nie będę miał jak tego zabić. I teraz tak, z tego poproszę to, co dobiera 3 karty i kosztują 0. Zobaczmy. No nie, jest to super imbastyczne. No dobra, no mamy przynajmniej card advantage. To może jako? Jakimś cudem. Pierdolę. Szczur. Nie, szczur nie daje nic. Zrekrutuj. Żebym zrekrutował, kurwa, samych koksów. Jestem Rafa, arcyarchon. Wydaje mi się, że buł jest okej. Bo zombie mogą być, szczerze powiedziawszy, za małe. I teraz następny buł. No, może go zabiję jednak? Whatever. No, ale Saronin tylko 4-5. Spoko. To nie ma aż takiej dużej tragedii. Pytanie, czy ja mam lital. Boom, 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 boom. Zostaje mi 9. Nie, brakuje mi. Okej, okay, ale to i tak możemy sięgnąć tego tak, tego tak.
Ten pójdzie w ryj na stówę, ten może wytradować tego i to chyba by nie byłoby najgłupsze. Albo face damage, ile mogę zagrać? 3 kreatury. Nie, dobra, wytraduj tego gnoja. I tu dorzucimy tak. I mamy 6 kreatur i buffa 10 damage'u. Oho! Widzę, że ktoś tu się zabił. To fajnie. Ile jeszcze raz? 10, 10. Spójrz mi w oczy. No, kurde, jak zrobiliśmy tego bossa z takim startem, to jestem dobrej myśli. Stream to full time job, czy poza streamem? Nie no, full time job. To jest, to w ogóle whatever. No nie no, sztylet. Dopiero blasty to jednak taka losowość, że szkoda gadać. To można by piknąć. No powiedzmy, że to early mamy. Już tych tanich kart nie chcę, tak myślę. A tutaj mielibyśmy za piątkę zrekrutuj trzech, tasak za ósemkę i to też za piątkę. Już o to nic nie robi wtedy. Ile zobaczmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 15 kart. To. Czyż dobry start miałeś? No nie miałem, bo na starcie straciłem dwie kreatury, żeby zabić jednego 3-3. Więc nie uważam, żeby to było. Znaczy z mojej strony karty były ok, natomiast no, jego zagranie było po prostu trochę niszczące. Ruch scenariusza na rękę startową i Dev's Bite. Dobra, zostaje tego Dev's Bite'a. Jestem tu pierwszy raz od roku, co za tryb Dungeon Run. Daj. Przepadnij. Zamknij mordę. Nalajcie. Na dużym lajcie. Znaczy nie mówię, że zrobię to na lajcie, tylko na lajcie w jego place. Nie no, nic więcej dokładać nie będę. Nie wiem, czy ta holinowa to był brak zagrania ze strony komputera, czy jakiś genialny plan, żeby obić i coś zrobić. Light bombę rzucić. Ale śmiem twierdzić, że raczej brak zagrania. Tutaj to zabiję. Litala to raczej tu nie uzbieram. Graj. Już się nie schowasz. Nie planuję. Ten się ładnie nabufuje. On się wyleczy za tyle, ile zadał, ale on dostanie tyle samo ataku. O, super, skrzynkę mogę sobie zabić. Możemy zrobić tak, bo on i tak daje dwójkę temu, więc to na mnie wpływa na nic.
się o Lito. Ile ja mam Litan? No, ten run był turbo hiper łatwy. To po prostu było... banalne. Czy ten challenge czasami nie był do 17? Z tego co kiedyś patrzyłem, do 6 rano chyba, albo coś w okolicy. Ale możliwe się mylę. Możliwe, że był. Dobra, w każdym razie Warriorka mamy.